Siemanko, w kolejnym odcinku z kariery Madden NFL 22 na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za tak fajny odbiór pierwszego odcinka. Ponad 100 wyświetleń, ponad 20 łapek w górę. Bardzo mi z tego powodu, no, po prostu się cieszę. Mam nadzieję, że drugi odcinek Wam też się spodoba. Tutaj zobaczycie skróty aż 3 spotkań, więc wybrałem najciekawsze akty, najciekawsze momenty. No i... po tytule, no, gra błędów. Błędy się zdarzały w tym odcinku. Oczywiście zaraz się wszystkiego dowiecie, więc tutaj taki wstęp do następnego meczu. Tutaj statystyki trochę po pierwszym meczu. Jeśli chodzi o grę ofensywną, zobaczycie. Nie zobaczycie. Myślałem, że tu by się wyświetlało, a się nie wyświetliło. No dobra, tutaj się rozgrzewamy, bo to jest kariera odbudowy Michela Trubińskiego. No i co? Rozpoczynamy spotkanie z Las Vegas Raiders. No, Raiders grał kiedyś Las Vegas Raiders, kiedyś byli Oakland Raiders. No i w Oakland Raiders grał jedyny Polak w NFL w historii, czyli Sebastian Janikowski. No, był kopaczem i naprawdę był jeden z najlepszych kopaczy w historii. Tutaj rozpoczynamy spotkanie od przyłożenia. Po moim indywidualnym biegu wykorzystałem lukę w obronie rywali. No i zdobywam przyłożenie. No, kolejna akcja nasza. Las Vegas nie zdobył żadnych punktów. Tutaj widzicie rozpiskę ścieżek zawodników. Podaje do Chase'a Claypoola. Claypool kapitalnie się uwolnił. Claypool biegnie. Nie daje się dogonić. Czy będzie przyłożenie? Zabrakło jednego yarda. Ależ to była akcja. Podanie aż na 80 yardów do Chase'a Claypoola. Zaraz zobaczycie sobie to na powtórce. Ale naprawdę Chase kapitalnie się uwolnił w tej sytuacji. Nie będzie powtórki. Szansa, że była powtórka. No dobra. 1 yard do zdobycia. Gramy kolejnego playsa. Będzie jakieś podanko. Czy one będzie dobre? Nie, wbiegam. Ale tutaj świetnie zostaje powstrzymany przez Lit Letona. No, nie lepsza moja trochę akcja. Mogłem stracić piłkę, ale na szczęście jej nie tracę. Wybieramy kolejnego playsa. Może będziemy wbiegać na Najee Harrisem. Czemu by nie? To jest takie miejsce, w którym warto, warto spróbować. Najee Harris. Harris biega. No i mamy drugie przyłożenie w tym spotkaniu i początek meczu naprawdę wygląda znakomicie. Las Vegas nie odpowiada. Jest 14-0, a my rozpoczynamy kolejną akcję ofensywną. Tutaj widzicie ścieżki. Pyk. Eric Ebron się tam uruchomił fajnie, ale podaje tutaj do Johnsona. Johnson niestety traci piłkę. No i Las Vegas ma piłkę. No, nieudana akcja Johnsona. Za słabo chyba trzymał tą piłkę. Mocne uderzenie od Abrama. I niestety pierwszy błąd w tym meczu. Ale nie z naszej winy. To Johnson zawinił. Kolejna akcja. Szukam miejsca na podanie. No i to podanie, jak widzieliście, było fatalne. Interception, przyjęcie piłki przez Moringa. Tu już w momencie rzutu byłem bardzo odchylony. I to nie było najlepsze podanie. Mogłem tego nie robić. Jeśli bym miał wysokie umiejętności, myślę, że 90 overalla, to by takie podanie doszło do skutku. Tutaj świetne podanie do Ebrona. Ebron zdobyła dla nas kolejne yardy. No i jest remis po 14. Zobaczcie, jak Las Vegas wyrównało stan tej rywalizacji po naszych dwóch stratach. Końcówka pierwszej połowy. Mamy 20 sekund na zdobycie jakichkolwiek punktów. Już nie mamy czasu. Więc albo punkty, albo za boisko wybiegamy, ale na szczęście świetne podanie do Erika Ebrona. Ebron łapie piłkę, wbiega w pole punktowe. No i mamy kolejne przyłożenie. Wychodzimy na prowadzenie 21-17 w tym momencie. Kolejna akcja. Szukam możliwości podania. Podaję do Juju Smitha. No ale Juju Smith przegrywa pojedynek z obrońcą. No i mamy drugie podanie na interception. Kolejny błąd. Szkoda, no muszę eliminować te błędy, ale czasami te zagrywki moje są właśnie takie ryzykowne. Nagrywam, to jest 7 rano, powiem wam, dlatego jestem taki trochę zaspany, ale tutaj świetne podanie do Chase'a Claypoola i mamy to. Mamy przyłożenie, Chase Claypool, touchdown. Świetne podanie, świetnie się uwolnił. No i wygrywamy to spotkanie 28-17. Szkoda tych dwóch podań na interception. No ale cóż, dwa przyłożenia, dwa interception. Chciałbym eliminować te błędy, no ale czasami tak się gra. Kolejne spotkanie, tutaj mamy statystyki. Jak widzicie, procentowa jakość podań, krótkich, długich. Czasami brakuje słów. Nie lubię czasami tłumaczyć czegoś angielskiego na polskie, więc nie będę, po prostu.
bo to jest dla mnie głupie. Na przykład tłumaczyć zasady, jakieś tam różne ciekawostki z NFL na z amerykańskiego na polski język, to jest takie łamanie językowe, że to naprawdę nie warto tego robić. Rozpoczynamy Cincinnati. Cincinnati prowadzi, więc my gonimy w końcu jakiś wynik. No i świetne podanie do Juju. Juju Smith-Schuster biegnie. No i naprawdę zdobyliśmy dużo yardów, ale było blisko straty. No, Juju stracił piłkę, ale jeśli tracimy piłkę, ona wypada za boisko, to piłka jest dla nas. Trzecia próba, 9 yardów. Nadal 7-0 dla Cincinnati. Trubinski szuka, świetnie się uwolnił Ebron. Eric Ebron, co za move, wow, co za juke move naszego tight enda. No i mamy przyłożenie, Ebron jest naprawdę w wybornej formie w tym odcinku. My też, oby bez jakichś interception w tym meczu. Kolejna akcja, Trubinski, Mitchell Trubinski, no i kolejne fatalne podanie. Bates łapie tą piłkę, to był Kevin Bates? Chyba Bates. Tak, to był Bates. Nie, to nie był Bates, ale fatalne podanie. No widzieliście, że znowu podałem beznadziejnie. Tak nie podajemy. No i tutaj czas na boom, bombę. Chase Claypool, ale się uwolnił na skrzydłowy. Claypool biegnie, biega w endzone. Mamy touchdown. Co za podanie do Claypoola. No, Claypool to jeden z moich ulubionych zawodników właśnie Steelers. Mamy fajną chemię. Zobaczmy to na powtórce, to tutaj była ta powtórka, zobaczcie, pyk, łapiemy piłeczkę i biegniemy, 20 yardów, 30 yardów, 40 yardów, 47 yardów, kapitalna akcja, no i wychodzimy na prowadzenie. Cincinnati nie odrabia strat, mamy końcówkę pierwszej połowy, Mitchell Trubinski szuka, podanie, Juju Smith-Schuster, przyłożenie, tak jest, trzecie przyłożenie w tym meczu, kapitalna passa, na razie. I jedno interception. Druga połowa. Czwarta próba. 1 yard. Ryzykujemy, ale Ebron kapitalnie się uwolnił. Eric Ebron. Ebron. No i 1 yard. O, chyba Ebron się powinno mówić. Nie Ebron, tylko Ebron. Tak to jest. Ja nie umiem mówić. Nie będę tłumaczył z po angielskiego na polski. Tymczasem nawet po angielsku, po polsku nie umiem mówić. Ale to jest naprawdę świetne podanie. Mnie tam zaatakowali, ale na szczęście mamy to. Mamy kolejną próbę. 21-7. Możemy powyższyć posiadanie aż do 3 posiadań. Podwyższyć przewagę. Tutaj szukam. No i wbiegam. 28-7. Co za mecz. Co za kapitalna. Kapitalny performance. 28-14. Trubinski szuka. Podanie. Claypool. Ale podanie fatalne. No i kolejny interception w tym meczu. Awuzi, jakiś ten. 14-28, jesteśmy w polu punktowym, no i kolejne fatalne podanie. Podanie, które będzie nas kosztowało chyba przyłożenie. Biegnę tutaj z Trubińskim, na szczęście nie. Ale to mój już trzeci błąd w tym meczu. Kolejna akcja. Trubiński do Claypoola. No i Kevin Bates łapie piłkę, czwarte podaje na interception, naprawdę kapitalna, fatalna gra. Końcówka mecz, 14-28, Ebron, mamy przełożenie, czwarte przełożenie, 4 interception. Zacznijmy robić błędów, kostucha. Końcówka meczu, tu już mogłem w ogóle, po co grać kolejnego playsa, co nie? Po to, by podać piłkę na interception, po którym Cincinnati zdobędzie przyłożenie. No tak, ten mecz był fatalny. Naprawdę zapowiadał się na jeden z najlepszych meczów do tej pory. A skończy się fatalnie, bo 4-5 podań na interception. A mogliśmy mieć o wiele mniej. Ten odcinek taki chyba jest, trochę błędów. Postaram się w następnym odcinku naprawdę te błędy zminimalizować. Tutaj upgrade'ujemy naszego Drubińskiego, już mamy 68 overalla. Myślałem nad nową serią po Drubiński i myślę, że nie będę jeszcze tworzył chyba zawodnika w tej serii, w tej Madenie. Zagram sobie karierę zawodnikiem, który jest młody, utalentowany. Jest byłym już numerem 1 w drafcie, więc zapraszam tutaj. Juju Smith-Schuster, co za juke, co za move. Gramy z Green Bay Packers przeciwko Aaronowi Rodgersowi, czyli jednemu z najlepszych rozgrywających NFL. Ale tutaj piękne podanie. No, znowu rozpoczynam mecz fantastycznie. No, ja umiem grać tą grę, tylko czasami głupie błędy robię.
Tutaj podanie do Claypoola, zobaczcie, Chase Claypool, 14-0. I znowu rozpoczynamy fantastycznie. Nie popełniaj błędów, tylko można powiedzieć, nie popełniaj błędów. Proszę Państwa, Mitchell Trubiński wbiega sobie. A co, 27-3. Zastanawiam się nad zwiększeniem poziomu trudności. Powiem Wam tak, jeśli w następnym odcinku nadal będzie tak, nie będzie mi tak trudno szło, bo mi nie idzie trudno. Te błędy to wynikają praktycznie z moich błędów. Prawdopodobnie będę chciał zmienić poziom trudności, no ale zobaczymy to jeszcze w czasie oczywiście. Pierwszy błąd za nami. Tradycja musi być. Tutaj podanie. No i drugi błąd. No, no i więc jest fajnie. Trzy przyłożenia, dwa błędy. Kolejna akcja. Trubiński do Claypoola. Claypool, co za chwyt. Co za chwyt naszego skrzydłowego. Kapitalne. No i nadal piłka dla nas. Dzięki do końca tego meczu. Zdobywamy kolejne przełożenie, Chase Claypool. No i mamy to, panowie. No wygrywamy, panie. Kolejne spotkanie, 4 podania na przełożenie, 2 na interception. Nie, będę jeszcze... A, przełożenie miał w tym meczu? A będzie jeszcze do Claypoola. Zapomniałem o tym, powiem. Myślałem, że to już koniec. Chase Claypool, kapitalny mecz. I to było naprawdę dobre spotkanie. Szkoda tych dwóch interception. Trzeba naprawdę zminimalizować te błędy. 4 podania na przełożenie, 2 interception. Zaraz zobaczycie statystyki ogólne w tym sezonie. Praca domowa na następny odcinek. Nie popełni żadnego błędu. Żadnego interception będę się starał. Jak z tego wyjdzie, no to okaże się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam ten się też również podoba. 13 podań na przełożenie. Zawodnikiem tygodnia zostałem 4. W naszej konferencji. To chyba było jedyny raz, kiedy dostałem. Tak jest, jedyny raz do tej pory. Ale jak na razie układa się to fajnie, pamiętam, ta karierka. 13 touchdownów, 11 interception. No i te interception są najgorsze, bo mamy najwięcej w lidze. Mamy najwięcej podań, jeśli chodzi o yardy. Zach Wilson jest tak przehypowany w tej grze. A na następnym odcinku postaram się zminimalizować błędy. Nie więcej niż 2 interception. To tyle. Dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Na razie.